Dwie inwestycje gminne stoją pod znakiem zapytania. Przetargi na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i budowę infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zostały nierozstrzygnięte. Podczas sesji Rady Miejskiej w Policach burmistrz Polic poinformował, że nie udało się rozstrzygnąć dwóch przetargów ogłoszonych przez gminę Police. Jeden z nich dotyczył przebudowy polickiego MOK-u. W zakończonym kilka dni temu przetargu nie złożono ani jednej oferty. Ponowimy przetarg, tak jak mówiłem na sesji Rady Miejskiej, w jakoś lekko okrojonym, że tak powiem, zakresie. Zamiast wszystkich pomieszczeń, które były planowane, część pomieszczeń zostanie ewentualnie zrealizowana w latach następnych czy w terminie późniejszym. No ale próbujemy, żeby jednak ten MOK przebudować i żeby znaleźli się oferenci, którzy te oferty nam złożą. Więc z tego względu właśnie zmniejszamy zakres tej inwestycji. Remont Miejskiego Ośrodka Kultury zakłada przebudowę i modernizację sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymianę wyposażenia akustycznego i oświetleniowego. Zmianie miałby też ulec wygląd zewnętrzny budynku, a w sali widowiskowej zaplanowano zwiększenie ilości miejsc. Jednak z powodów finansowych konieczne będą ograniczenia. Drugi nierozstrzygnięty przetarg dotyczy budowy infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy ulicy Piłsudskiego w Policach. Pierwsze postępowanie i otwarcie ofert mieliśmy 23 czerwca i w tym postępowaniu żaden wykonawca nie złożył oferty, więc 27 czerwca ponowiliśmy ogłoszenie. Otwarcie ofert planowane jest 12 lipca. I to jest normalny zakres, taki jaki był w pierwszym postępowaniu. Zakres prac obejmuje budowę węzła przesiadkowego w rejonie projektowanego przystanku Police Piłsudskiego, który miałby się znaleźć przy wiadukcie. Przebudowę fragmentu ulicy Piłsudskiego i budowę ronda, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę ciągów pieszych, a także przebudowę infrastruktury technicznej. Gmina Police przeprowadzi dwa postępowania na budowę SKM-ki. Jedno będzie dotyczyło modernizacji przy ulicy Piłsudskiego, drugie budowy ronda i przystanku Police Stacja przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.